Dobra, zobaczcie tutaj. Ja położyłam taki kawałek filcu fioletowego. Dlaczego? Co to za kolor jest, jak myślicie? O, i fioletowy! Fioletowy, dobrze, fioletowy. No i co oznacza kolor fioletowy? Advent. Advent. Dobrze, w adwencie, tak, ksiądz ma na sobie... Ornat. Ornat, jakiego koloru? Fioletowy. Fioletowy. A co czekamy w adwencie? Na Jezusa. Na Chrystusa. Jezusa. Ja już powiedziałam Jezusa. Dobrze, na Jezusa. No i co z tym Jezusem się stanie? Dlaczego na Niego czekamy? Bo jest Zbawicielem. Tak. No i Zbawicielem, ale czekamy, bo co ma się z Nim stać? Ma się narodzić. No narodzić się ma, tak. Jest to czas, kiedy czekamy na Jego urodziny. Dobra, my lubimy urodziny. Aha. Tak. Czekamy na swoje urodziny. Aha. Nie możemy się doczekać, nie? Aha. Bo na świat przychodzi kto? Ksiądz. Zbawiciel! Dobrze. Jezus Zbawiciel! A wiecie, że kiedyś ludzie też cały czas czekali, aż ten Pan Jezus naprawdę się narodzi, bo Go nie było na świecie. My już wiemy, że przyszedł, ale przed nami, przed Panem Jezusem byli ludzie, którzy wiedzieli, że On ma przyjść, ale nie mogli się Go doczekać. I wybrał sobie też takiego jednego szczególnie. Powiedział temu Panu coś takiego, co tam mamy na złotej kartce napisane. Naród kroczący w ciemności ujrzał światłość wielką. Naród, który jest w ciemności, ujrzał światłość wielką. I taka osoba, która słyszy głos Pana Boga, a w tym przypadku był to Izajasz, nazywamy ją prorokiem. Dobrze. I prorok to jest ktoś właśnie, kto słyszy Pana Boga, ale nie zachowuje tego dla siebie. Tak, Izajasz i Jeremiasz bardzo dużo mówili o tym, jak i w jaki sposób i jak będą go nazywać i to, że przyjdzie właśnie Mesjasz. My dzisiaj mówimy, omawiamy słowa Izajasza, tego pierwszego proroka, który dostał słowa od Pana Boga, że naród kroczący w ciemności ujrzał światłość wielką. Co to może oznaczać według Was? Że Jezus przyszedł i ci, którzy są w grzechu, ich wybaczył i teraz mają czyste, świecące serduszka. Już cały kryminał. I czują się szczęśliwi. Wszystko z tego jednego zdania. Pięknie. A spróbujmy dla młodszych dzieci jeszcze wytłumaczyć mocniej. Jak się czujemy w ciemności, Gabryś? Gabryś, lubisz ciemność? Nie. A dlaczego? Jak się czujesz w ciemności? No bo są cienie. Są cienie? I się boję tych cieni. Mhm. I nie lubisz, i wolałbyś się przytulić do mamy. A czy można coś robić w ciemności, Łucyjka? Czy jak jest ciemno, to możesz się bawić? Widzisz zabawki, jak jest ciemno? Nie. Nie. A lubisz, jak jest ciemno? Tak. Lubisz, jak jest ciemno? Tak. Ale chyba z latarką. Tak. No, jak jest latarka. Jakbyś się poobijała przez te zabawki. No właśnie, mama się przewrócić. A jak zapalimy światełko, to jak się robi nam? Jasno. Cudownie. Cudownie, jasno, jak na słoneczku. Jasno i czujemy się lepiej już na serduszku, tak? Czujemy się szczęśliwi, radośni. No i widzimy wszystko, co jest, tak? No i Jezus jest tą światłością, którą daje Pan Bóg. Jak On przychodzi, to właśnie zabiera nam grzech,
rozświetla nasze smutki. Rozświetla też nasz pomysł, że widzimy działanie Pana Boga w naszym życiu. Bo czasem jesteśmy tak przygnębieni, tak smutni, że nie widzimy, że mamy jedną rzecz dzięki Panu Bogu, drugą rzecz dzięki Panu Bogu, że On działa cuda dzisiaj wśród nas, że w każdym dniu możemy wyliczyć ilość łask, które dostaliśmy od Pana Boga. A my czasami potrafimy tego nie widzieć, nie dziękujemy za to. Nie pamiętamy. To co? To za co podziękujemy Ci Panu Bogu? To tyle. A ja chcę podziękować, że oczyszcza nas serduszka z grzechu, jak się rodzi, jak my idziemy do spowiedzi. I teraz za piękny świat. Dziękujemy Ci Pani. I za to słońce, że nie musimy cały czas być w ciemnościach, a takim słońcem i światłem dla nas jest Jezus. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że rozświetlasz nasze ciemności, ciemności naszego serca. Panie Jezu, prosimy Cię, byś się urodził w naszym serduszku. To dajcie łapki w górę i subskrypcję.